Dobra, obejrzyjmy filmik o klepsydrze. Jest spora szansa, że około tydzień temu na platformie X trafiliście na taki post. Jak Tako zniszczył swoją karierę? Sun. Jeśli nadal nie do końca wiecie, o co chodzi, to już tłumaczę. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Klepsydry z jego pobocznego kanału, który nazywa się Jak Shafter zniszczył swoją karierę i który wywołał oburzenie wśród jego oglądających. To, dlaczego takie oburzenie wywołał i co w zasadzie u Klepsydry się dzieje, że zdecydowałem się nagrać ten film, mega oburzenie, 200 łapek w dół. Dowiecie się już za chwilę. Ja nazywam się Simeon i zapraszam was do filmu Jak Klepsydra zniszczył swoją karierę. Okej. Zobaczmy. Jeśli jakimś... Ja myślę, że może tym, że napisał do Lewusa, że jest C-wordem. Jeśli cudem nie wiecie, kim jest Klepsydra, to jest to polski youtuber, który swoje filmy, podobnie zresztą jak ja, zaczął tworzyć na fali popularności materiałów Kostki i pierwotnie zajmował się tematyką polskiego youtuba, CS-a i LOL-a. W ostatnim czasie jednak jego twórczość skręciła w nieco inną stronę, a sam Kasper dodaje oliwy do ognia materiałami ze słabym researchem, dziwnymi wnioskami czy dość odklejonymi zachowaniami. Jednak po kolei. Oho. Zacznijmy od materiału, który w zasadzie zmotywował mnie do zrobienia dzisiejszego filmu, czyli jak Shafter zniszczył swoją karierę. Klepsydra opowiada w nim historię Wojtka już w 30 sekundzie, popełniając absurdalną gafę. Twierdzi on, że pierwszym singlem Shaftera jest piosenka Dead in Designer Clothes i dziwi się, jak brzmiał głos wtedy 13-letniego rapera. Wojtek już od najmłodszych lat interesował się muzyką. Świadczy o tym fakt, że już w wieku zaledwie 13 lat wydał swój pierwszy singiel pod tytułem Dead in Designer Clothes. Co jest co najmniej dziwne, bo jak ja miałem 13 lat, to brzmiałem bardziej w ten. Na wywiadzie nie, ale później kuki średnio. W ten sposób. Paweł będzie skakał, tutaj mamy z 1,50 m. Niż w ten. Oczywiście dla kogoś, kto chociaż troszkę siedzi w muzyce, a tym bardziej dla kogoś, kto prowadzi kanał o muzyce, powinno być oczywistym, że to głos zagranicznego artysty Bonesa, a nie Shaftera. Dead in Designer Clothes to remix piosenki o tym samym tytule. No cóż, najwyraźniej zespół 6 osób do pisania scenariuszy i researchu nie wystarczył, żeby wyłapać ten detal. Niemiło. Następną rzeczą, która uderzyła mnie w trakcie oglądania materiału Klepsydry, było nazwanie Futury albumem, który wcale tak źle nie poszedł. To również w 2020 roku swoją premierę ma drugi album Shaftera, czyli Futura, który szczerze mówiąc wcale tak źle nie poszedł. Może się czepiam, ale dla mnie stwierdzenie wcale tak źle nie poszedł brzmi jakby ten album osiągnął całkiem okej liczby, nie za niskie, ale też nie jakoś niesamowicie wysokie. Bawi mnie to stwierdzenie dlatego, że Futura wygenerowała niemal 38 milionów odsłuchań na Spotify, co średnio na kawałek daje liczbę około 2,7 miliona, co jest wynikiem, okej, gorszym niż Audiotele, ale nadal naprawdę genialnym. Idąc dalej, Klepsydra mówi, że Ramotka ma tragiczne wyniki na Spotify'u. Okej, na początku, żeby nie było, ja też uważam, że jak na mainstreamowego rapera, to wyniki Ramotki są dalekie od ideału, ale w życiu bym nie powiedział, że są tragiczne. Zresztą posłużymy się kilkoma tabelkami, które zrobiłem. Jak widzicie, Ramotka średnio na kawałek osiągnęła liczbę prawie 700 tysięcy odsłuchań, a trzeba zaznaczyć, że płyta nie była prawie wcale promowana przed jej wydaniem, a na dodatek jest projektem totalnie nie mainstreamowym, bo jej brzmienie jest nietypowe i no, nie spodoba się dla przeciętnego słuchacza mainstreamu. Werdykt Klepsydry? Zniszczona kariera. Drugim przykładem jest najnowszy album Wajmy pod tytułem Ten Gość. Średnia odsłuchań na kawałek co prawda wynosi teoretycznie 2,4 miliona, aczkolwiek nie wliczając numeru Ring Ring, który tych odsłuchań wygenerował niemal 23 miliony, średnia wynosi 568 tysięcy, czyli mniej niż Ramotka. Dodatkowo jest to album totalnie mainstreamowy, z brzmieniem przyjaznym dla przeciętnego odbiorcy i bitami z Young Leosią czy Kinim Zimmerem. Co uważają słuchacze rapu? No, że Wajma to świeży i młody artysta. No i trzecim dobry i ostatnim jeszcze. Przykładem jest ostatni album Białasa, czyli drugi Polon. Tutaj średnie odsłuchaj na kawałek wynosi około 900 tysięcy. Jest to rapowa płyta z trochę agresywniejszym wydaniem Mateusza, czego zresztą sami słuchacze oczekiwali, a werdykt odbiorców to to, że Białas wrócił do formy. Przedstawiłem wam to wszystko, aby pokazać, jak absurdalne jest stwierdzenie, że Ramotka wygenerowała tragiczne wyniki na Spotify oraz że Shafter zniszczył swoją karierę. W mojej opinii, naprawdę jak na totalnie nie mainstreamowy album, mówię to po raz kolejny, który jest brzmieniowym eksperymentem z niemal zerową promocją, to jego wyniki naprawdę są
kurde, no niezłe, no są okej, okay, no nie? I żeby nie było, ja wiem, że porównanie tych trzech albumów nie jest idealne, bo między innymi różnią się długością totalnie, ale po prostu wzoruje się na bohaterze dzisiejszego odcinka. Więc mam nadzieję, że źli nie jesteście. Ale idźmy dalej, bo ciekawe, czy coś mocniejszego będzie jeszcze. Koniec. Jednak kiedy przez 3 lata nic nie robisz, nie możesz jednocześnie oczekiwać, że ludzie będą o tobie pamiętać. Jak właśnie usłyszeliście, według Klepsydry, kiedy raper nic nie robi, to nie może oczekiwać, że ludzie będą o nim pamiętać. No, jest to tak absurdalny wniosek, że nie wiem, co mam powiedzieć, bo naprawdę przykładu tego, że fani w chuj czekają na powrót, gdy popularny artysta znika, no nie trzeba tego szukać Kuebo, głęboko. Albo tak opowiem. Jeszcze z brzegu przykładem jest Kuban, okay. Który po 2-letniej przerwie wydał Hot Sixteen Challenge 2, który wygenerował niemal 9 milionów wyświetleń, a po kolejnej 2,5-rocznej przerwie wydał singiel, który na Spotify i YouTubie łącznie osiągnął liczbę 70 milionów odsłuchań oraz wydał album, który pokrył się podwójną platyną. Faktycznie, fajnie, Batman. Artysta totalnie nie może oczekiwać, że ludzie będą o nim pamiętać. Nie no, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, że nie wiem, czy może w mojej bańce Shafter jest trochę taki bardziej cichy, ale na Kubana akurat bardzo dużo ludzi czekało. No i wydaje mi się, że akurat porównywanie Shaftera do Kubana trochę może mieć średni wynik, ale nie wiem. Pewnie są jacyś ludzie, którzy mega mocno czekają na jego albumy. Pamiętać. I mam pytanie do Klepsydry, jeśli to oglądasz, to powiedz mi, czy naprawdę uważasz, że gdyby Shafter zamiast Ramotki wrócił przykładowo z singlem, stworzonym z klipem oraz na ficie z Okim czy z kimś podobnym, a później wydał album z mainstreamowym brzmieniem, to ludzie też by o nim nie pamiętali? Nie, no dla mnie to jest bardziej niż pewne, że wygenerowałoby to ogromne wyniki. Tym bardziej, że Shafter jest serio. Nie no, ale Shafter też w chuj, że był i mega duży hype na niego był. No tak, tak, ale w mojej bańce jakby on jest mniejszy. Bo ja jakoś tak Shafterem się mega na przykład nie jarałam, ale no wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji no to muzyka ma też trochę taki inny styl, powiedzmy, pamiętania o człowieku, no bo jednak jak masz coś dodane na swoją playlistę, to jest duża szansa, że będziesz cały czas pamiętał o artyście, co nie? To nie jest coś typu, że nie wiem, że ja skończę streamować i nagle nikt nie będzie o mnie pamiętał. Och! Wyróżniającym się artystą na tle innych i z mega oddanym fanbase'em. Więc powód, dlaczego Ramotka ma takie wyniki, nie inne, to jest brzmienie prostego albumu, które nie przemawia chociaż do przeciętnego odbiorcy, których jest najwięcej. Bawi mnie też to, że Klepsydra bez totalnego zawahania mówi coś takiego. Śmiało możemy stwierdzić, że kariera Shaftera skręciła w tym kierunku, w którym zdecydowanie nie powinna. Tak, kariera Shaftera skręciła w złym kierunku, bo wydał zajawkowy album dla wąskiego grona odbiorców. Sorry, że ja podchodzę do tego tak emocjonalnie i jestem taki czepliwy, ale no po prostu wszystkie te stwierdzenia i wnioski są tak kurwa głupie, że ja naprawdę zaczynałem wierzyć w to, że Klepsydra totalnie nie wie, o czym gada i po prostu czyta bez pomyślinku każdy scenariusz, który dadzą mu jego pracownicy. Jeszcze na koniec tematu jego pobocznego kanału przytoczę totalnie idiotyczną argumentację stworzoną wyłącznie pod tezę z filmu Jak Iggy kariera, która skręciła w złym kierunku. Jednym z argumentów wyjaśniającym tytułowe stwierdzenie są słabe wyniki nowych klipów Igora. Wątpliwości fanów są przede wszystkim odczuwalne w wyświetleniach. W najnowszych klipach Iggy'ego możemy zauważyć, że wyświetlenia szybują bardzo mocno w dół w porównaniu co było na początku. Nuta na wieki zrobiła 212 tysięcy wyświetleń w 5 miesięcy, SDI 300 tysięcy, Battle Pop na pół miliona, a ostatni numer z Wajmą zrobił około 100 tysięcy, oczywiście w parę dni po zrobieniu premiery. Więc tak jak mogliście usłyszeć, wyświetlenia klipów Iggy'ego szybują bardzo mocno w dół. Jako przykład został przytoczony utwór Na wieki, który nie jest klipem, utwór SDA, który jest klipem, utwór Battle Pop, który ponownie nie jest klipem, oraz International, który jest klipem. Dodatkowo bawi mnie też dobór przykładów pod tezę i ominięcie klipów, które osiągnęły dobre wyniki, jak Trzeba mieć 15 minut czy Chess Club. No ale cóż, wróćmy do tych przykładów z gorszymi wynikami. Dlaczego to tak nie się jest dzieje? Tak, że na Spotify dzieje się tak jest dlatego, po prostu więcej że rapowe tych... piosenki na YouTubie ogólnie nie generują już tak ogromnych wyświetleń, przesłuchań? Jak jeszcze 6 czy 7 lat temu. Dlatego argumentowanie jakiegoś upadku czy kariery, cześć, która skręciła w złym kierunku za pomocą wyników z YouTube'a jest po prostu bez sensu. Zresztą sami zobaczcie. Na Spotify piosenka Na wieki ma 7 razy więcej odsłon, SDA no. 4 razy więcej, Battle Pop prawie 4 razy więcej, a International
również 4 razy więcej. Mógłbym to porównywać też u innych raperów, ale nawet te przykłady pokazują, że Spotify jest aktualnie główną platformą, gdzie najlepiej te wyniki porównywać, na przykład z jakimiś przeszłymi czy coś takiego. No chyba, że mowa akurat o Young Leosie i Bambi albo Kizo i Bledce, to w tym przypadku faktycznie na YouTubie często wyświetlenia mogą być większe lub równe niż na Spotify'u. No ale no ponownie szkoda, że ja muszę to tłumaczyć, a nie kanał, który tą muzyką się zajmuje. No jest to absurdalne. Oho! Dzień po wrzuceniu filmu o Shafterze, Klepsydra niespodziewanie opublikował dość nietypowy post. Jak możemy przeczytać? Kojarzycie Klepsydrę ze mną, chcąc nie chcąc, bo taki mój pseudonim, ale za kurtyną pracuje nad tym projektem ostatnio mnóstwo ludzi. Bez nich nie byłbym w stanie stworzyć nawet w 1/10 tego, co udało się zrobić. Dlatego dziękuję grupie odpisania scenariuszy oraz niezastąpionym montażystom. Ja tak naprawdę jestem tylko pomysłodawcą i lektorem kanału. Dzięki tym ludziom mogę też odejść od bycia scenarzystą i skupić się tylko na byciu głosem kanału. W poście możemy zobaczyć aż 6 osób zajmujących się scenariuszami oraz 5 montażystów. Nie wiem jak wy uważacie, ale dla mnie ten timing wrzucenia tego wpisu akurat dzień po kontrowersyjnym filmie trochę wygląda jak próba usprawiedliwienia własnej osoby tym, że to nawet nie on robi te filmy w zasadzie. Dla mnie jest to wrzucamy ludzi pod jadący film, autobus. Jak ten o Shafterze w ogóle powstał, mając jak aż to tak Gimper lubi mówić scenarzystów. No ale okej. Jak mogliście zobaczyć na samym początku odcinka, garstka osób na Twitterze wyśmiała film o Shafterze, tworząc posty jak ten Stako, czy przykładowo ten, który pozwoliłem sobie użyć jako tytuł dzisiejszego filmu. Shoutout dla ciebie, Gimposting. Jednak ten post jest wyjątkowy, ponieważ pod nim pojawił się pewien komentarz, a mianowicie Lewusa. Miedny research, tworzenie argumentów pod tezę, tragiczny montaż, wykorzystywanie niepełnosprawnych, odpierdanie gówna, byle jak najszybciej wypuścić odcinek, brak szacunku do gości swojego podcastu, a nawet jeszcze nie zajrzeliśmy na jego Twittera. Zanim przeanalizujemy sobie, co konkretnie Lewus miał na myśli, chciałbym pokazać wam jedną rzecz. Jak możemy zauważyć, jedna z odpowiedzi na jego komentarz została usunięta, a pod nim... No i widzisz, Kasper, różnica jest ta, że ja krytykuję twoją twórczość, a ty używasz tylko personalnych przytyków dla zdobycia poklasków wśród twitterowych toksyn. Co w takim razie napisał Klepsydra, że zdecydował się to usunąć? W końcu to były profesjonalny komentator LOLa, poważny youtuber, ekspert od wielu tematów, więc zapewne odpowiedział z klasą, prawda? Ale go k***a przedstawił. Nic bardziej mylnego. To i tak nie najgorzej. Zawsze mogłem być tobą. To jest taki przechuj bęgier, że nie mogę, nie? Lewus co prawda rzucił ogólnikami, ale odpowiadanie w ten sposób jest po prostu k***a żałosne. Jest to zabawne tym bardziej, że mimo zrobienia kilkudziesięciu filmów o dramach youtuberów, ich upadkach i tak dalej, to w ogóle nie nauczyło Kaspra, czego nie robić, będąc twórcą internetowym. Dobra, ale wróćmy do komentarza Lewusa. Mierny research i tworzenie argumentów pod tezę przerobiliśmy przy temacie jego pobocznego kanału, więc to już zostawmy. Tragiczny montaż to zapewne zaczepka do filmu o Yang Igim, w którym przez pół filmu miga obraz przez jakiś błąd, lub to, że czasami montaż jest dość dziwny, bo na przykład w filmie o Adbusterze nie ma żadnej muzyki w tle i ogląda się to po prostu jakoś tak, no nie wiem, tak dziwacznie. Ale to według mnie to nie jest rzecz, o którą warto byłoby się czepiać. Z odpierdaniem gówna, by jak najszybciej wypuścić odcinek, nie cześć, wiem Poli. Do końca o co chodzi, a wykorzystywanie niepełnosprawnych to coś, z czym nie do końca się zgadzam. Jednym z zarzutów Lewusa jest też brak szacunku do gości swojego podcastu. Chodzi tu o odcinek podcastu na Tarczywych, w którym gościł Grzegorz Bobrek. Mimo, że dislajków nie ma prawie wcale, to w komentarzach możemy znaleźć masę słów krytyki w stronę Klepsydry za to, że na początku wywiadu opowiada o tym, że nie mógł zasnąć, a pod koniec nagle znika bez słowa. Na Twitterze pojawiały się również zarzuty o kradzież miniaturek, aczkolwiek w przypadku filmu L vs Light od początku w opisie jest podana inspiracja, natomiast w opisie filmu Influencerzy i ich groźne wypadki nie ma żadnej wzmianki o autorze oryginalnego konceptu miniaturki. Ostatni temat w dzisiejszym filmie to bardziej przemyślenie, aniżeli przytyk, aczkolwiek jestem ciekaw waszej opinii o tym, co zaraz powiem. Klepsydra to kanał, na który od czasu do czasu rzucam okiem i śledzę go w zasadzie od początku, bo zaczynał w podobnym okresie co ja, ale ostatnio zacząłem zauważać, że na kanale Kaspra pojawia się w zasadzie w sumie to wszystko. Analizy dram i upadków influencerów, Counter-Strike, League of Legends, oszuści internetowi, mordercy, polityka USA, anime, muzyka, Minecraft, piłka nożna, MMA, koszykówka,
czy Freak Fighty. Oczywiście to działa i robi świetne wyświetlenia, więc zajebiście, ale biorąc pod uwagę też to, że Klepsydra raszuje jak najszybciej, żeby tylko być pierwszy z jakimś tematem, tak jak było to w przypadku filmu OKMF, wygranej Trumpa czy Pasucie, a dodatkowo wstawia jakieś posty na Twittera, jak na przykład ten, w których w dziwny sposób próbuje chwalić się, że robi super viewsy, powoduje, że to wszystko jest jakieś takie po prostu niesmaczne. Jeszcze do tego ta odpowiedź na komentarz Lewusa i przyznanie się, że przy jego kanale działa łącznie 11 osób, a on w zasadzie tylko nagrywa audio, powoduje, że ja na przykład postać Kaspra ostatnio zacząłem odbierać jako taką wydmuszkę z trochę wygórowanym ego. A szkoda, bo czułem, że te nowe, mniejsze kanały, które powstały dzięki Kostce, pokazują, że można robić YouTube'a z zajawki, nie zatracając się w tym całym sukcesie. I tak na koniec, wiem, że dzisiaj byłem dość kąśliwy w tym materiale, ale no po prostu realnie wkurwnie nagrywanie takiego gówna jak ten film o Szafterze, bo psuje to nie tylko wiarygodność Klepsydry, a ogólnie wszystkich kanałów w tym kostkowym stylu, czyli też mnie. Jak coś, Kasper, to nie dadaj. Nie, no trochę uważam, że to jest too much, że uważasz, że w jakiś sposób będzie wpływało to na postrzeganie kanałów takich jak właśnie jego, bo wydaje mi się, że dużo ludzi jednak przede wszystkim siedzi na tych kanałach dlatego, że stwierdzili, że nie wiem, podoba im się właśnie głos czyjś, czy też research, ale to na ten temat, że dużo jest tych osób, które w ogóle tworzą filmiki razem z Klepsydrą, to akurat, no ja uważam, że jeżeli już coś się robi na tego YouTube'a, no to wypadałoby, żeby jednak sprawdzać te rzeczy i żeby mówić przede wszystkim swoje zdanie, bo jeżeli nie mówisz swojego zdania, tylko tak naprawdę je tylko i wyłącznie czytasz, to dalej będziesz tą osobą, która zbiera właśnie, no może i poklask faktycznie, ale też z drugiej strony te bardziej kąśliwe komentarze, które no jak na razie wydaje mi się, że są dosyć zasadne, nie? Nerwuj się, zanim się wzburzysz i znowu napiszesz coś głupiego, to może warto przemyśleć kilka rzeczy, żeby na przykład research był lepszy w materiałach, scenariusze trochę lepsze, żeby nie było powtórki jak przy Szafterze. To tylko taka rada. No i też shoutout dla światu internetu, który po mojej zaczepce faktycznie wziął słowa krytyki do serca i to widać po jego materiałach, więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Dajcie. Fajnie by było, jak ten ziomek by miał ładniejszą kamerę. Uważam, że to by bardzo dużo zmieniło w odbiorze też jego filmików i jednak jakoś tutaj dosyć dużą rolę gra, ale chociaż ma dobry mikrofon. Znać w komentarzach, co wy myślicie o tym wszystkim, czy faktycznie mam jakąś widownię Klepsydry na kanale, która też zauważyła jakąś tam zmianę w jego zachowaniach i materiałach, więc ponownie mówię, dajcie znać w komentarzach. No a ja żegnam, widzimy się w następnym materiale. Siema. No, ja uważam, że kamera by dużo tutaj dała.